Okej. Słuchajcie, bo tutaj można rozmawiać o tym jedzeniu to cały czas. Ja tylko mogę wam dodać jeszcze ze swojej strony i ze swojego doświadczenia, że na przykład sok jabłkowy, taki świeżo wyciskany na czczo, niesamowicie podnosi odporność. To wiem ze swojego doświadczenia, dlatego że jest tam bardzo dużo witaminy C. I warto nawet właśnie dzieciom na czczo dawać taki sok, zwłaszcza te, które dużo chorują. Potem jest tak, że po takim soku, słuchajcie, przez parę lat można nawet kataru nie mieć. Nic. Wszyscy naokoło mogą być zesmarkani, a wy nic nie złapiecie. No ale to tylko tak, już taka dygresja na koniec. Jest Dawid, który za chwilę chciałabym, żeby troszkę tam powiedział, jak tam to było w jego grupie dyskusyjnej, już mi trochę tam nakreślił. Był Bruno, ale go też nie widzę. Też gdzieś znikł, może się pojawi, to ten. No i tutaj u nas, tak? Łukasz, jest Łukasz? Był przed chwilą? Jest, jest. Grażynka też jest i ja jestem, to też troszeczkę tam powiemy. Słuchajcie, no... Xavier też miał coś powiedzieć, ale też go nie ma. Był, ale też go nie widzę. No on miał w ogóle wykład zrobić o tych domach. No, miał, ale też gdzieś poszedł. No może się pojawi. Słuchajcie, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że no zapraszamy was do tych stowarzyszeń, bo to jest tak naprawdę teraz kluczowe, tak? Jeżeli chcemy w ogóle coś zacząć i coś ruszyć, no to jest podstawowa rzecz. Wszyscy z was przyjechaliście tam z różnych regionów Polski, tak? No, jest grupa wrocławska, jest u nas mazowiecka, więc my działamy, ale wy jesteście z innych regionów, możecie działać w swoim regionie, tak? Możecie się łączyć w grupy, tak? I dalej działać. To jest podstawa, bo no inaczej nie będziemy w stanie ruszyć z miejsca. Im szybciej, słuchajcie, to zrobicie, tym szybciej się wyprowadzimy. Tak, no. Dokładnie tak. Więc najlepiej to będzie, tak jak wczoraj mówiłam, wysyłajcie na, no, chociażby do nas zaproszenia do znajomych, tak? My was wtedy będziemy dodawać do tej grupy Akademia Las Polski i potem już dalej będziemy was kierować, tak? I to jest tak na tą chwilę podstawa do tego, żebyśmy w ogóle dalej mogli dalej cokolwiek działać. Dalej spotkania możecie robić też lokalnie, spotykać się. Postaramy się zrobić może jeszcze z jakiś jeden, jeśli nam się uda, może za miesiąc czy coś. No, to by było super. By było fajnie, jakby już właśnie też nas większa ekipa się stworzyła i więcej tych takich lokalnych grup, no to właśnie może gdzieś w sierpniu chociażby udałoby się. Tak, tak. No, więc... Tak, oni tam co, tak, oni tam co roku, tak, oni co roku tam robią pod koniec lipca. Więc możemy tak, możecie się tak nastawić, że powiedzmy gdzieś tam końcówka lipca, początek sierpnia, może gdzieś połowa sierpnia, że może byśmy właśnie... Nawet sierpnia, nie? Żeby dać ludziom czas na podrukowanie się. Tak, tak, tak. I słuchajcie, my się regularnie spotykamy. No, my też... Co? Piątek. Tak, my też na mazowieckim się... Tak, my też w Mazowieckim się spotykamy, już nowe osoby wczoraj do nas tam zapukały. Tyle, że on tam będzie na akademii, tak? Na akademii, tak. Także musicie tam po prostu przez nas się dostać jakby. Macie Warszawy do spotkania co tydzień regularnie. Tak. Znaczy może nie co tydzień, ale tak co tydzień, co dwa, tak różnie, nie? No bo teraz na przykład mieliśmy tydzień temu, no i dzisiaj jest, no znaczy teraz się znowu tutaj widzimy, tak? No nie ma
wszystkich, ale ten, no i myślę, że teraz może nie za tydzień, ale może tam gdzieś za dwa tygodnie znowu pewnie się spotkamy, jak już będzie ten regulamin, żeby już może właśnie... Wtedy też sobie te cele ustalcie, chociażby deklaracje, nie? Stowarzyszenia, tak. Żeby każdy przyjechał już na spotkanie z deklaracją. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także, także myślę, że to tak. Dobra, Dawid, chcesz podsumować? Nie wiem, czy to teraz może było i tak jest, bo wiele mniej osób. Ale no trochę jest, troszkę jest. Myślę, że i tak więcej nie będzie, jest sporo. Obiedzie może być jeszcze mniej, nie? Tak, no. Tylko zmotywować ludzi, żeby... Najważniejsze wnioski, które... Hej, słuchajcie! Słuchajcie, bo to ważne jest. W sumie powiem wam tak, to co ja rozmawiałam z Dawidem, to co ich grupa ustaliła, to można powiedzieć, że u nas w grupie było podobny tok myślenia, więc w zasadzie no, myślę, że jesteśmy wszyscy tak mniej więcej jednej wspólnej myśli, więc są tam zawsze jakieś, mogą być zgrzyty i niuanse, ale to wszystko też jest do wypracowania, tak? Bo jeżeli będziemy wspólnie działać, to myślę, że zawsze do jakichś tam można kompromisów dojść. Szczególnie są otwarci ludzie na sprawy, tak. I na wytłumaczenie tego, bo właśnie tak to działało. Dokładnie. Więc najważniejsze wnioski to, jeżeli chodzi o religię, filozofię, każdy dobrowolność, ważne, żeby ktoś komuś czegoś nie nam pozostawił wolną przestrzeń dla rozwoju tej drugiej osoby. Jeżeli chodzi o chemię, to każdy zdecydowanie nie. Chemii, których szkodzi, bo też się na przykład dowiedzieliśmy, że jest chemia, która nie szkodzi na tutaj i też jest dobrze wykorzystywana. No, dokładnie, także chemię, która szkodzi, to też kategorycznie było wiadomo, że nie. Jeżeli chodzi o radiację mieliśmy tu dokładnie sprecyzować, co chodzi, bo jeżeli ktoś chce mieć Wi-Fi w danym domu, to niech ma Wi-Fi, bo Wi-Fi nie sięga dalej poza jego hektar, tylko na przestrzeń domu, ale jeżeli już chciałby postawić jakąś wielką antenę, która już oddziałuje na kogokolwiek innego, to tutaj również była zgodność, że już o czymś takim nie chcemy jako społeczność. Co tam takich podstawowych, co się... Ogólnie na wszystkie tematy się zgadzaliśmy. Bardziej istotne jest, na co warto by było jeszcze do omówienia. Do omówienia są dwie kwestie. Bardziej do zrozumienia i przesłania. Kwestia hodowli zwierząt oraz używek. Tu jest temat sporny i... Aczkolwiek to jest do rozwiązania. Przykładowo, takie przykłady z naszej grupy. Jeżeli ktoś nie ma wiedzy na dany temat jakiejś, mówimy o przemocy do zwierzęcia, że mówimy o koniu, że teraz nie chce powiedzmy orać, no to trzeba go batem. Nie trzeba go batem, tylko trzeba uświadomić, jak można to zrobić. To będzie możliwy, bardziej długotrwały proces. Z miłością do tego podchodzimy i ten koń to zrobi dla nas z przyjemnością, bo jest relacja na ten temat, żeby zrozumieć to założenie. Inny przykład, powiedzmy, używek. Na początku kategorycznie używki nie, jedna osoba mogła powiedzieć, ale kiedy inna osoba powiedziała o roślinach medycznych, o tym, że będzie to w pomieszczeniach odizolowanych od danego społeczeństwa, czyli że z inną odmianą świadomości nie wchodzimy w przestrzeń jakąś wspólną. Lub w przestrzeni wspólnej odizolowane to miejsce, że wiemy, że po prostu w tym momencie będzie jakaś ceremonia, jakieś leczenie, udział, że każdy wyrazi zgodę, to tak. I wtedy już taka osoba potrafiła zmienić to zdanie. Kwestia tutaj jeszcze jest takiej sprawy, co uważamy za używki, żeby bardziej to doprecyzować, co uważamy za konkretnie, że nie, tak jak tutaj wszyscy się zgadzali, że nie alkoholizm, ale aczkolwiek w domu, jeżeli ktoś ma nalewkę z alkoholu, ktoś umie zastosować właśnie wino i tak dalej, to jak najbardziej, ale kategorycznie nie, na przykład alkoholizm, żeby bardziej uściślić to. Hodowla zwierząt, owszem, mówimy hodowla zwierząt, tylko teraz trzeba jeszcze zmienić pojęcie, podejście, to już wspominaliście, ale żeby każdy to zrozumiał, że nie hodujemy na przykład kozy tylko po to, żeby coś od niej wziąć, z tą myślą nawet, już nie mówię o uboju, bo jeżeli chodzi o hodowlę uboju, to każdy u nas wyraził, że nie chce czegoś takiego, ale jeżeli mówimy tu o hodowli nawet
zwrotne jakieś, czy to właśnie od krowy z mlekiem, jeżeli wiemy tak, jak z miłością się odejemy, czyli ten cielak napije się tego mleka, a krowa jest zadowolona, to ona da nam tyle, nie potrzebuje, tylko musi być tam miłość. I to nie, że hodujemy ją dla mleka, tylko że ona jest z nami, ona nas czuje, ona jest na równym poziomie, ona jest po prostu jakby... członkiem rodziny, może ona. Tak jak czujemy do psa, że to jest członek rodziny, tak samo każde inne zwierzę hodowlane, jak to mówimy, żeby tak było to rozumiane, a nie, że hodowla, że tylko chcemy coś wykorzystać i tyle. Żeby to umieć podejść do tego w ten sposób. I wtedy jak najbardziej hodowlane zwierzęta. I tu jeszcze było przesłanie istotne, które też jeszcze trzeba dopowiedzieć. Przestrzeń na tych zwierzętach. Bo dla jednych hodowla zwierzęta będzie tak, że kurze wystarczy powiedzmy kawałek skrawy, wyrwie mu, a kto inny chce dać w tą wolność, kto na sobie biega i trzeba... Widzę, że w tej przestrzeni trzeba jeszcze po prostu porozmawiać wspólnie z takimi rzeczami i dopracować to. Czy na przykład to robimy na przestrzeni wspólnej i wtedy mają całą przestrzeń wspólną takie zwierzęta, czy oddzielnie jeszcze dodatkową część wspólną wydzielamy typowo na zwierząt. To już wedle pomysłów, jak ktoś... No kury to żeby wszędzie nie chodziło. No dlatego mówię, że na przykład część wspólną jakąś gdzieś oddali, no to naprawdę trzeba omówić szczegółowo, nie? W każdym razie te dwie kwestie najistotniejsze, najwięcej takiego wprowadziły... Nie, że nie porozumienia, bo potem konsensus jakiś wychodził w czasie rozmowy, ale to domaga się jeszcze dopracowania i zrozumienia. Co kto ma podjęcie w pojęciu rozumowania hodowla zwierząt. Na przykład. Chyba takie najważniejsze rzeczy. Jeżeli chodzi o miejsce, to też zauważyłem, są osoby, które są stricte gdzieś nastawione na konkretne miejsce, ale też jest dużo osób, które są otwarte. No to myślę, że też kwestia jak organizacji, tak? Jak się będziemy. Jeżeli otwarte na teren w Polsce, ale na przykład wtedy są jakieś warunki, blisko miasta, ale to już są wedle, już jak grupa się otworzy, że powiedzmy dobra, tu jest miejsce na Podkarpaciu, teraz szukamy, czy to jest blisko miasta, czy nie. Ale to już wewnętrznie mi się wydaje, że dla grupy to już trzeba się też. Jak już jesteśmy gotowi, to po prostu szukać tej ziemi i dawać za przykład, czy to miejsce już jest tym miejscem. Już przykład dawać. Nie gdybać, tylko już po prostu podawać przykład. Nie? Dzięki.